Witaj na kolejnej lekcji czystość gry, różne techniki kostkowania. No, i tak jak mówiłem wcześniej, powiemy sobie dzisiaj na początku na pewno na temat piórek. E, specjalnie przygotowałem taki zestaw piórek różnego rodzaju. Mam piórka, które gromadzę przez lata i e, mam je do, do własnej dyspozycji i się nimi bawię. E, I teraz tak. E, bardzo ważne parametry piórka to jest najważniejszy parametr piórka to jest właściwie. E, Grubość. Bo od grubości zależy, jaki dźwięk będziemy wydobywali, jaka, jaki będzie ten atak, jak ono będzie się uginało właśnie pod, y, pod naporem y, y, strun, jak jeden z gitarzystów y, rockowych powiedział, y, odpowiedział na pytanie. Gdy ktoś się go spytał, bez czego nie da szady zagrać koncertu, to powiedział bez piórka. I wydaje mi się, że to jest faktycznie dość prawdziwa, dość prawdziwa i, yy, i mocna odpowiedź, że w zasadzie faktycznie bez piórka, oczywiście bez gitary, bez mocniacza yy, się nie zagra, ale bez piórka, tym bardziej nie, nie damy rady. Najmniejszy, ja to zawsze mówię, to jest najmniejszy element, najtańszy element tak naprawdę całego zestawu gitarowego, yy, a jeden z naprawdę najważniejszych elementów yy, w naszym arsenale. Od którego prawda, musimy zacząć, prawda? Gitara, piórko, wzmacniacz, kabel, itd, i tak dalej. Więc jako, e, jako pierwszą technikę e, kostkowania e, to w zasadzie jest kostkowanie akordowe, i tu jak się domyślasz, e, im większe piórko, im cieńsze piórko, tym łatwiej się gra akordy. Oczywiście gramy akordy ręką, luźną ręką, ale też gramy piórkiem granie piórkiem powoduje, że mamy precyzyjne uderzenie wszystkich strun możemy sobie dozować też tą, tą precyzję, bo możemy przyjechać poszczególnych parę strun lub wszystkie możemy przyjechać grą palcami, paznokciami już tak średnio możemy wy, wyszczególnić konkretne struny a grając piórkiem możemy część zagrać tak, część kostkować w każdym razie im cieńsze tym lepiej jeśli chodzi o e, technikę gry e, akordową. E, ale chwilę sobie jeszcze powiemy na temat samych, e, samego kształtu piórek. E, piórka mają bardzo, bardzo różny, różnisty kształt. To jest taki standardowy kształt. Stan, standard. Standardowy. E, są piórka różne. Na przykład takie. Gdzie ten czubek, wszędzie są mamy trzy takie same czubki wycięte. Piórko co prawda jest grube, ale o grubości za chwileczkę. Mam na przykład piórko takie, tutaj ma zaostrzone takie y, ma y, fragmenty. Mamy piórka w stylu. Y, mamy piórka w stylu już, już, już szukamy, szukamy y, takim, gdzie ten, ten czubek nie jest już taki ostry. Mamy piórka, na przykład chociażby drewniane. Tutaj drewniane piórka to już wiążą się z tym, że są dość grube. Na przykład piórko drewniane o, na przykład ma co prawda dość ostry kształt dość ostre tutaj zakończenie, to ten, ten dziubek, którym uderzamy struny ale sama grubość tego piórka jest dość duża. Mogą być kształty po większe. I kształty bardziej te końcówki troszeczkę inaczej zakończone. Mogą być piórka drewniane w tradycyjnym, można powiedzieć, kształcie. Na nie trochę trzeba uważać, ale materiał, z którego jest wykonane piórko, jest bardzo też ważny, ponieważ w zależności od materiału to będziemy mieć konkretny, specyficzny, specyficzny atak, specyficzne, jakby już to wybrzmiewanie, i specyficzną barwę dźwięku. Bo to, jakby piórko nam generuje brzmienie w uderzanej struny. To tak samo, jeżeli byśmy uderzyli ostrą końcówką w strunę, to jest inny dźwięk. Jeżeli byśmy uderzyli tym tutaj płaskim, jest inny dźwięk. Jeżeli uderzymy tutaj jest jeszcze inny, a tutaj jeszcze inny. Więc oczywiście są różne, różne techniki. Jedna osoba zagra właśnie tak tą końcówką bardziej płasku. Ten dźwięk jest wtedy bardziej taki, taki muśnięcie, muskający strunę, bardziej delikatny. Co innego właśnie jeżeli mamy z kolei piórko metalowe Ono nie musi być y, grube bardzo Bo tu mam na przykład piórko metalowe Które jest naprawdę cieniusienkie Ono chyba ma nawet Jest nawet cieńsze chyba niż Cieńsze jest niż ta 0,6 mm Natomiast y, uderzane dźwięki mają, ma, mają bardzo ostry atak Bardzo też dlatego y, jest ten ostry atak że piórko jest y, metalowe i me, uderzenie metalu o metal powoduje, że jest bardzo y, bardzo wyraźny dźwięk, nie każdy lubi taki też dźwięk. Tutaj na przykład mam piórko y, metalowe, aluminiowe, oba są aluminiowe, y, troszeczkę grubsze, to już ma z kolei bardzo ostry, y, bardzo taki, wręcz taki zadziorny dźwięk, który, który wydobywa. Y, oczywiście y, są też różnego rodzaju plastiki, które tak jak tutaj piórko miałem wcześniej, takie danlopa 06, wsa przepraszam, to mogą być um, piórka z, y, zrobione, materiał się nazywa nylon. To jest, y, to jest taki materiał, który, y, w którym generalnie nie pisze się, jaka to jest grubość piórka. Czy to jest 0,6, czy to jest 1, y, czy to jest 0,5, czy to jest 1,2 czy 2 mm. Tam się pisze z kolei grubość M, czyli medium, y, grubość, y, grubość H, czyli heavy heavy, już jakby można powiedzieć heavy, y, trudno to powiedzieć y, grubość heavy. Mam na przykład takie piórka, gdzie jest określone jako M. Czy to zależy od producenta, czy zależy od materiału, to różnie tak piszą, jednak nylon ma od, y, łatwo o tyle odróżnić, że jest bardzo, y, bardzo śliski. W palcach nam się to piórko y, wyślizguje, jeżeli mam trochę spoconą rękę, już taką brudną, chwilę gramy, to y, to piórko lubi się tak wyślizgiwać i i nylon generalnie, nawet jeżeli jest gruby, to inaczej reaguje na atak niż materiał, z którego na przykład właśnie robi ym, ym, piórka firma Danlop. to jest materiał, który się nazywa Tortex. Oni używają go bardzo, chyba właściwie we wszystkich piórkach, bo mam y, Tortex tutaj fioletowy, to jest taka cała seria, czy mam na przykład y, Dunlop The Wedge y, 1.0, to też jest z Tortexa zrobione. Yy, czy jakieś na przykład chociażby, yy, chociażby jakieś Dirty Dony, czyli taka seria z obrazkami. No po prostu, że jakie są śmieszne obrazki, na tym to jest akurat nieistotne. Aczkolwiek wiadomo, piórka fajnie mieć różnego, z różnymi kolorami, z różnymi napisami. Yy, ale to wszystko jest z tego materiału Tortex. On jest o tyle fajny, że on jest w dotyku, w dotyku bardzo yy, matowy. Yy, Ciężko się zdziera, to trzeba, to trzeba przyznać, że dość długo trzeba grać danym piórkiem, żeby się zdarło Jest precyzyjny właśnie w takim bardziej, bardzo precyzyjny w brzmieniu Ja ogólnie, jeśli chodzi o grubość, bo tutaj powiedziałem do grania 0,6 Dobra, i ok, 0,6 mm jest fajne 0... 0... 7 też jest fajne. Już jest troszeczkę, troszeczkę grubsze, troszeczkę yy, lepiej nam jest grać na przykład akordy i jakieś pojedyncze melodie, które potrzebujemy. 07. Ok. Są oczywiście osoby, które grają normalnie melodie, pojedyncze dźwięki yy, piórkami 06, bo się po prostu tak nauczyli. To też jest kwestia taka, że im mniejszy czubek wystawimy piórka, tym łatwiej nam jest yy, zapanować nad nim, ponieważ wtedy jest krótszy fragment, który się nam ugina. Jeżeli złapiemy tak piórko, że nam wystaje całe, to nam chodzi całe na boki, prawda? Jeżeli złapiemy go tutaj, że wystaje nam parę, y, parę milimetrów ponad palce, to jest dużo ciężej, y, dużo, dużo twardsze jest i dużo łatwiej ten dźwięk nam wydaje. Więc oczywiście to jest kwestia taka, że jeżeli masz piórko 0,6 i grasz piórkiem 0,6 i, i wychodzą ci wszystkie dźwięki precyzyjnie, to wspaniale, jednak musisz zwrócić uwagę na to, że y, być może zmiana piórka Spowoduje e, pewien wzrost e, komfortu gry i e, o pewien procent zwiększy e, też szybkość i precyzję w graniu. To na to trzeba na pewno zwrócić uwagę. Oczywiście nie namawiam, że ktoś koniecznie musi używać tak jak ja grubości e, piórka e, Tortex. Bo ja używam zwykle piórka właśnie z tego materiału Tortex firmy Dunlop i grubości 1 mm. Dawniej grałem e, Dunlopem Planet Wavesem, grałem o grubości 1,2 mm i 20 mm. później grałem piórkiem mm i 14 dziesiątych milimetra, czyli 0,06 różnica między tym poprzednim, a poprzestałem tak naprawdę na milimetrowych piórkach, one są najbardziej najbardziej popularne, najczęściej używane, Dunlop oczywiście robi też mnóstwo takich właśnie serii z obrazkami, są takie piórka w puszkach, gdzie po prostu mamy Wyciągamy sobie, mamy różne z, z metaliką z Hendrixem, różne takie cuda. Oczywiście to jest taki, może być trochę fanaberia, różnego, różne obrazki mieć na piórkach, nawet swoje logo można mieć. Jednak ja najbardziej lubię właśnie ten 1 mm. Bo na przykład mamy też piórka, które mają grubość 3-3 mm, tak jak tutaj ten stabi Jim Dunlop. Teoretycznie im większe piórko, tym Bardziej do basu, aczkolwiek nie za bardzo, przynajmniej po, po testach moich, nie za bardzo. Ja gram na basie tak samo tym piórkiem, jak i na zwykłej gitarze gram tym, tym piórkiem 1 mm, ponieważ właśnie ono jest najbardziej dla mnie optymalne i ma ten taki standardowy, można powiedzieć, standardowy, standardowe zaostrzenie tego, tego elementu piórka, którym uderzamy w struny, bo na przykład tak jak ta. To piórko Danlopa. O, tutaj jak sobie przełożę, jak sobie przełożę, słabo widać, ale jest, jest okrągłe. Ja na przykład bardzo nie lubię tego, że, tego uderzenia, tutaj okrągłego tego fragmentu okrągłego, ponieważ jest takie dla mnie za bardzo płaskie. A przy szybkim graniu, przy szybkim kostkowaniu musimy mieć naprawdę sprecyzowane, bardzo zaostrzone, zaostrzone, tak w cudzysłowie zaostrzone brzmienie piórka. Są też piórka, które y, mają mianowicie y, jeszcze bardziej zaostrzone, taki bardzo mocny y, czubek, taki, taki wręcz, że można ukłuć się w palec. To z kolei one mają bardzo, bardzo ostry, bardzo ostry atak. Y, może dlatego są rzadko używane też, bo akurat ja nawet takiego nie mam, y, że ten. Że ten y, Zaostrzony czubek się dość szybko się zdziera. Nawet tutaj, w takim piórku jak tutaj mam, po y, miesiącu czy dwóch miesiącach grania, y, wyrabia się krawędź. Jedna się ścina, tak, druga się ścina w drugą stronę. I wtedy już, już czuć nawet podczas grania, że troszeczkę inaczej się gra niż y, tym piórkiem na początku y, się grało. Więc y, tu muszę Ciebie uczulić, że naprawdę jest bardzo. Bardzo wiele zależy od piórka. Oczywiście mamy też takie są takie nakładki na palce do grania akordowego. O tym tylko wspomnę delikatnie, bo właściwie ja tego nie używam i nie mam potrzeby. Jest osobna nakładka na kciuk, gdzie jakby piórko jest nakładamy na kciuk i piórko jest już jakby przymocowane na stałe do kciuka, a na palce pozostałe zakłada się takie pazurki. Najlepiej jest mieć długie paznokcie niż zakładać takie pazurki. To jest dla mnie zdecydowana jedyna rada jakbym powiedział najlepiej po prostu mieć dłuższe paznokcie w prawej ręce. Niektórym oczywiście to może nie odpowiadać, szczególnie dziewczynom może nie odpowiadać, że w prawej dłuższe, w lewej krótsze, ale niestety na gitarze tak najlepiej byłoby mieć. Oczywiście też nie mówię, że bez, bez długich paznokci w prawej ręce nie ma grania, bo to nieprawda. Natomiast na pewno musimy mieć w lewej ręce, musimy mieć paznokcie obcięte do jak najkrótszych. To jest bezwzględne i tu właściwie powinno się powiedzieć na pierwszej lekcji, w pierwszym module: obetnij paznokcie w lewej ręce. Zamiast powiedzieć cześć, to powiedzieć obetnij paznokcie w lewej ręce. Dobra, tak uzbrojeni w piórko Dannopa 1 mm, przystępujemy do y, ćwiczeń na czystość kostkowania, także Szykuj się gitara do ręki i jedziemy. Yy, dobra, yy, można, techniki koskowania w zasadzie są, są różne i może na siłę trochę je dzielę. I mówię koskowanie takie, 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 takie. Jednak tu musisz sobie zdawać sprawę, że tak jak mówiłem na początku, piórko to jest bardzo ważny element i nie możemy sobie go yy, z na niego z oka patrzeć. Bo o, właśnie, za dwa złote piórko to właściwie ono nic nie, 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 nie uczyni w naszej grze, prawda? Ale to jest bardzo ważne. Tak są piórka na przykład z filcu, po to, żeby było jak, naj, jak najłatwiej, żeby przypominało grę yy, taką akordową paznokciami na przykład, prawda, z filcu, albo żeby muskane struny. Yy, są różnego rodzaju piórka, i tak te najważniejsze poruszyliśmy. Ale dobra, teraz tak, wracając do, do samej tych technik. Technika naprzemiennego kostkowania to jest najważniejsza i najczęściej używana technika. I właściwie my, z racji tego, że gramy rock, blues, metal, takie sprawy, takie można powiedzieć cięższe, szybsze, to będziemy technikę naprzemiennego kostkowania używali właściwie w 90%. Polega ona na tym. Uwaga, skup się bardzo mocno. Polega po prostu na tym, że każdą strunę tylko y, ustawiamy rękę tak jak mówiliśmy w, y, w lekcji o ustawieniu ręki, prawda? Piórko jest przedłużeniem palca. Wystaje nam gdzieś, powiedzmy, ponad palec z jakieś 3-4 mm. Nie, że łapiemy tak, tylko ma wystawać ze 3-4 mm. W zasadzie im mniej, tym lepiej. Jest pod kątem. Teraz, jak ustawiamy rękę, to jest dokładnie w ten sposób, że yy, równolegle uderzamy o strunę prawda? jeżeli to jest struna, uderzamy równolegle tak, przekładając dokładnie mamy wtedy takie ułożenie, czyli na koskowanie yy, włącz sobie, możesz włączyć przester, może być jakiś cięższy przester i, albo czysty kanał, jak wolisz i po prostu yy, tworząc ten punkt oparcia, o którym też wcześniej już mówiliśmy zagraj pustą strunę Najgrubszą. Załóżmy 8 razy. 8 razy, ale teraz spróbuj zrobić tak, że zagrać ją x razy w tym samym tempie. X razy, czyli po prostu, nie wiem, 40 razy bez liczenia. Yy, zagraj sobie ten, tą, tą ilość x razy. I teraz sobie zwróć uwagę na jedną rzecz. Uderzając w tą strunę. Musisz uderzać tak jak już też wcześniej wspomniałem, jak najbliżej, jak najbliżej struny, żeby te uderzenia w, struny, w strunę były jak najmniejsze. Nie gdzieś uderzamy tak, tylko jak najbliżej, tak jak mówiłem też wcześniej, to ma być piórko to jest magnes, struna to magnes. Wyobraź sobie, że to jest wszystko magnes i to musi być jak najbliżej, albo inaczej, że piórko jest jakby na na łańcuchu, na bardzo krótkim łańcuchu i uderza jak najbliżej struny, jak najbliżej struny. Uderzamy, uderzamy, uderzamy. I żeby właśnie przez tą y, ilość powtórzeń, tą x, x te 40, 100, nie wiem, 50, żeby właśnie wyrobić sobie tak, taki nabyk Ja sobie pogram y, tutaj przez chwilę, i ty też sobie spróbuj na najgrubszym. Może być na przykład na trzecim progu, na piątym. Znowu na yy, I właśnie podczas tego grania zwracaj uwagę, patrz cały czas na piórko. Tu się skup po prostu na, na tym piórku, żeby ono jak najbliżej było struny. Tu jest takie yy, aktywne myślenie o uderzaniu dźwięku. Żeby wyizolować właśnie tylko ten Ja to nazywam izolacją ćwiczeń Wyizoluj tylko ten jeden ruch Tylko to uderzanie piórka Tylko się na tym skup Nieważne jaki tam ten dźwięk, jakie tutaj mamy progi Tu dałem tylko jako przykład 3 5 0 3 5, 0, Bo to fajnie zabrzmiało Tutaj się po prostu skup na, na tym uderzaniu Teraz zrób tak, że skupić się też na tym uderzaniu Ale cieńszą strunę I następną Czwartą, trzecią, drugą, pierwszą i z powrotem. Teraz sobie zrobimy ćwiczenie takie, że z powrotem od pierwszej zaczynamy, przeskakujemy przez całą szerokość gryfu, znowu do szóstej, czyli pierwszą i, pier i szóstą. Piąta, czwarta, trzecie druga, pierwsza i szósta Start. czwarta myślę, że tutaj łapiesz Łapiesz o co chodzi, po prostu skupić się właśnie tylko na tym, żeby to miźnięcie było jak najmniejsze, miźnięcie, tak śmiesznie to brzmi, miźnięcie tej struny było tak jak najmniejsze, ale też żeby było mimo wszystko precyzyjne, żeby nie uderzać na przykład pod kątem, jeżeli uderzamy pod kątem strunę, to w ogóle dźwięk jest... Nie ma ataku, jest po prostu dużo szumu. Czyli tu mamy naprzemienne, naprzemienne kostkowanie. Bardzo, bardzo, bardzo ważne. I w 90%, tak jak mówiłem, będzie używane 90% czasu. Uderzanie teraz tylko w dół. Tylko w dół ma miejsce przede wszystkim, gdy gramy power hordy. Na przykład 3, 5, 5 na strunie 5, 4, 3. Teraz można powiedzieć, dobra, na uderzanie tylko w dół, ale przecież jest bardziej ekonomicznie, jeżeli uderzamy w dół i w górę Ale właśnie, w przypadku powerhordów nie za bardzo W przypadku powerhordów bardzo y, mocno i zdecydowanie powerhord brzmi, gdy uderzamy go właśnie w dół Oczywiście nie damy rady go zagrać w super zarąbiście szybkim tempie W każdym razie, zrób tak Struna piąta na trzecim progu, struna czwarta na piątym progu, struna trzecia na piątym progu. I po prostu te trzy uderzaj. My to sobie później jeszcze będziemy wszystko dopracowywać, jak to tłumić i, da i tak dalej. Ale na razie spróbuj tylko wycelować w te trzy struny i uderzać tylko w dół. Dobra, parę razy po uderzaj. Teraz Zrób, zróbmy doświadczenie, zagrać to samo, tylko uderzając tylko do góry. Tak, uderzając tylko teraz do góry. Yy, po pierwsze trudno jest tu mi struny. Bo jeżeli my uderzamy do góry, o tu mieniu zaraz sobie powiemy, uderzamy tylko do góry, więc nie za bardzo. Brzmienie jest, wychodzi od najcieńszej od oktawy, czyli od najcieńszej, naj, najwyższego dźwięku w danym powerchordzie brzmi troszeczkę dziwnie. Natomiast jeżeli uderzaliśmy w dół, zupełnie inaczej słychać, zupełnie jest słychać mocniejszy jakby wyraz, wykończenie tego dźwięku, prawda? Możemy jeszcze stumić. O tłumieniu zaraz powiemy, ale tłumieniem brzmi tak. Więc tu widzisz, jaka jest różnica. Ten mały element, jak bardzo dużo działa. Ostatnie, ostatnie koskowanie to jest to koskowanie akordowe. Tutaj, mianowicie, też możemy zagrać tym piórkiem 1 mm. Tylko pamiętaj, trzeba o tym, żeby ręka i piórko były luźne, żeby to nam chodziło naprawdę luźno, nie trzymać sztywno. Jeżeli zagram sztywno, w ogóle rozstroimy gitarę w ogóle bardzo źle się gra. Więc jeżeli gram luźno, to nawet mogę grubszym piórkiem grać po prostu akordy. Więc z kostkowania to mamy tyle, zabieramy się za następne lekcje. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w następnej lekcji.